Do gry Brawl Stars powróciły megaboxy, więc w dzisiejszym odcinku kupimy wszystkie oferty z megaboxami i wydamy na to prawie 1100 gemów, czyli łącznie około 350 zł. Więc zostawcie łapeczkę w górę. I żeby nie było, że jestem samolubem, przygotowałem dla was fajny konkursik. Do zgarnięcia jest pakiet 5 megaboxów, czyli pakiet 200 gemów, za które możecie sobie kupić na przykład Piper Athenę, 5 megaboxów lub Poseidona RT. Przypominam, że konkursy są zawsze i tylko wyłącznie dla moich wspierających z kodem FARRELL, więc jeżeli masz aktywny kod FARRELL w sklepie i w komentarzu napiszesz biorę udział w konkursie, no to automatycznie bierzesz w nim udział. Wyniki w następnym odcinku, a teraz zaczynamy opening. Ale zanim przejdziemy do odcinka, mam do was pewne pytanie. Czy są na tym kanale osoby, które lubią grać w Roblox i chciałyby zawalczyć o takie nagrody jak konsola PlayStation 5, elektryczne hulajnogi, iPady lub przedpłacone karty do Roblox? Jeżeli tak, to wskakujcie do szalonej krainy oranżady Helena, do której link znajdziecie w opisie. Od 17 czerwca co tydzień top 5 graczy zgarnia karty przedpłacone do Roblox. Ale we wrześniu odbędzie się już wielki finał, gdzie pierwsza piątka w ogólnym rankingu zgarnie mega nagrody, takie jak iPady, hulajnogi czy konsole PlayStation 5. Konkurs trwa tylko do 15 września, więc po obejrzeniu tego odcinka wskoczcie do Roblox, wbijcie troszeczkę punktów, a po gierce wyskoczcie ze swoim ziomkiem, na przykład na oranżatkę strzelającą Helenę do sklepu. Polecam każdemu, mega ciekawe doświadczenie, więc sami spróbujcie. Słodka i kwaśna. Smak dzieciństwa. Moi kochani, nie mogę się już doczekać, aż otworzę kolejnego megaboxa na moim koncie, ale na początku sprawdźmy, co my tutaj jeszcze mamy. Oferta, mega skrzynki, pakiet promocyjny. Aha, i tutaj za 79 gemów możemy sobie kupić codziennie skrzynkę, tak? Ej, to trochę oszustwo, bym tak powiedział. Szansa na nagrodę. Informacje o szansach, wypadnięcie losowej nagrody. Ruszaj. Nas interesują tak naprawdę skiny, bo konto mam wymaksowane, mam wszystkie postacie dostępne, więc sobie teraz zobaczmy. Szansa na rzadką 1.8, na super rzadką 1.8, na epicką 0.4 i hypercharge 0.28. Alright. My oczywiście będziemy celowali w jak najrzadsze. Czekajcie, jakie są tutaj najrzadsze? Hypercharge, okej, okay. Souvenir Rico 0.094, co jest? Na przykład El Rey albo Dragon Knight Jesse są jeszcze rzadsze, co jest? Słuchajcie, co jest najrzadsze? Sprawdźmy jeszcze raz. Nie no, to chyba właśnie te epickie skiny są najrzadsze, tak? Szansa na Rico to 0.094, a na przykład Stellar Shelly 0.67. No dobra, celujemy w Mortisa, Jesse, Shelly i Rico. Więc na począteczku, darmowa skrzyneczka, a co? A co? Zaloguj się do gierki, jak dawno nie grałeś. Odpal mega boxa i uwaga, 4 przedmioty. A w nich tylko... O, ikona gracza do Penny. Chociaż tyle. Ikony gracza zawsze spoko. No i jak to mówią, miło to już się skończyło. Czas doładować gemy. A wy pamiętajcie, moi drodzy kochani widzowie, jak kupujecie coś w grze Brawl Stars, wpiszcie kodzik FARRELL, was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, mogę dzięki temu robić dla was konkursiki, kupować mogę gemy, maksować konto. Także dziękuję każdemu za wsparcie. Wjeżdżamy na grubo. Oferta za 300. Gemy doładowane i to mi się podoba. Łącznie mamy 1182. Pięknie, pięknie, pięknie. No to teraz, moi drodzy państwo, lecimy. Może na początku oferta za 5. No standardowo. Na rozgrzeweczkę, rozgrzeweczka. Lecimy, let's go. 3. No nie no, to się raczej nie zwróci, jak będą mi takie trójeczki wypadały. 2 klejnoty. Będę zapisywał, ile klejnotów mi się zwróciło. 2 klejnoty. Kolejna trójka, najgorzej. No dobra, gorzej być nie może chyba. Sprawdźmy. Okej, jest piątka, jest piątka. 3 gemy, czyli... już 5 łącznie. I uwaga. Wow, jaka fajna odznaka. 1, 2, 3, 4, 5. Ilość rzeczy w megaboksie. Fajne. Podoba mi się. Kolejny boksik i 6. Widzowie, jest skinek. Tak mi się wydaje, że jest skinek. Albo jakieś hyper doładowanie lub gadżet i star power. Lecimy. Podwajacz. Punkty mocy. Błyskotka. Odznaka. Kolejna. Ej, dobrze się sypie. Dużo odznak. Nie, nie. Ikona to była, naprawdę? Dwie ikony trafiłem i to te nowe trafiłem ikony. No to let's go dalej. 5. Błyskotki. Klejnoty. 1. 6. Okej, monety. I kolejna ikona gracza. Dobra, tych ikon sobie dzisiaj widzę tutaj na skrobie. W ogóle wejdźmy w moje konto i sprawdźmy sobie ikony gracza. Czego mi brakuje? No, patrzcie, trochę tego jest, nie? Tutaj jeszcze mam wybrakowane te ikony. Sporo uzbieranych, a no, ale tutaj jest... oj, bardzo duża szara luka. Trzeba ją uzupełnić. No dobra, pierwsza piątka za nami. To lecimy z kolejną dziesiątką, 400 gemów. No tutaj już troszeczkę boli. Let's go! 3. Nie wierzę, co się dzieje. Kolejny gem. Let's go, 7. I odznaka. Aha, to taki mega box strollowany z nosem. Ciekawe. Kolejna skrzynia, 9. Jest piąteczka.
Są błyskotki, są podwajacze, są monety, są klejnoty i jest mega boksik mały. Zwykły boksik, ale fajna, to jest odznaka legendarna. Nie spodziewałem się tego. Kolejna skrzynia i bum! 6! Wow, 7 gemów! Dobra, tu się zwraca powoli, uwaga. Łącznie chyba już mam 14, błyskotki, ikona gracza. Odznaka mega boksa latającego, ej, ale bajer. I 500 kredytów, nie wytrzymam. My kolejną marsjańską, czy tam plutonową sławę wbijamy, czy o co chodzi? Saturnowa sława, przepraszam, już się nie pruję więcej. Saturnowa to była, monety, błyskotki, punkty. Klejnoty 4, okej. Okej, i odznaka big box. Ręce do góry, fajny. Fajny jest ten sezon, fajne są te nowe emotki. Będzie można używać podczas meczu. Błyskotka, punkty mocy, 1000! Do zadymiarza 1000? Już mam 18 koła, ja dziękuję. Jest! Mamy to! Viking Bull! Let's go! Nie, nordycki jeździec Bull! Nordycki jeździec, pierwszy skinek. I o to chodzi. Pierwszy skin i do tego jeszcze emotka. Dobra, no może jeszcze coś spadnie. Na razie pierwszy skin. Jest kolejna szóstka, jest bardzo, bardzo dobrze. Monety, kapeć, widzowie. Tak wygląda kapeć monet, jakby ktoś pytał. Dwa klejnoty. Jest, jest, Dynamike, oldschoolowy Dynamike, detonator Dynamike. Po angielsku on się nazywał Boomer, wiecie, od Boomera przezwiska, Boomer Dynamike. A u nas jest detonator, tak. Nie pasuje to, nie? Ale mamy jeszcze dwa kolejne przedmioty. Wyposaż teraz oczywiście, tak. Ikona gracza Jesse. Bardzo fajna ikona gracza. I uwaga, Boomer Dynamike. Let's go. I poszli. 4, no dobra, tutaj będę raczej płakał po tym openingu. Okej, jeszcze wąsaty dziadek Dynamike dołączył do mojej kolekcji. Ale średnio, średnio. O Boże, mówiłem, że średnio. Tutaj było jeszcze gorzej, trójeczka tylko. O dobra, jak teraz padnie dwójka, to walę salto z krzesła. Siódemka! Let's go! Dobra, tu może być mocno. Punkty mocy. Błyskotki. Dwa klejnoty. Zapisujemy. Uwaga, już przy trójeczce się świeci, rozumiecie? Przy trójeczce jest blink, blink, blink. I swoją drogą napiszcie w komentarzu, jeżeli kupiliście, skusiliście się i kupiliście nowe, stare megaboksy, napiszcie, co wam wypadło i ile najwięcej mieliście w skrzynce. Lecimy! Let's go, Rico! Ale zwykły, oldschoolowy, przeładowany rykoszet. Do tego odznaka i kredytów aż 1000. Dobra, mi się wydaje, że zaraz Saturnową sławę to my miniemy. Miniemy Saturna. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Wis, Saturn, Uran. Polecimy na Uran. Nie, dwie, dobra, ale zobaczcie jaki plot twist, tak bym musiał salto dla was kręcić. Teraz wypadła dwójka, a wtedy siódemka. Nie, 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 nie! Czekaj, co jest? Dobra, widzowie. Klikałem dalej i nie wiem, czy ja coś nacisnąłem na ekranie i on mi wyskoczył, czy on wyskoczył ze skrzynki. Raczej coś na ekranie, nie? Wyposaż teraz. O co chodzi? Wow, 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 proszę państwa. No takiego openingu to jeszcze nie było. On mi się chyba tutaj pojawił. Czy ja go prędzej nie widziałem? Nie. Chyba musiałem otworzyć ileś megaboksów, żeby on mi się pojawił. Dobra, 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 jest po prostu sztos. Ja się jaram w opór. A, jeszcze jedno. Z pewnością wielu z was denerwuje ta ikonka nad głową. I jesteście ciekawi, co tutaj, kto do Farela pisze, co się dzieje. No to otwórzmy to. 9 wiadomości. Prezent spray do Bulla. Odznaka Bulla. Darowizna. Ikona gracza Bull. I odblokowujemy oczywiście Bulla, bo jeszcze go nie odebrałem. Minotaur Bull. Dostałem od Supercela. Dziękuję, Supercel. No i mamy teraz tak. Darowizna, ikona gracza, przebrania, piłka. Do tego co? Dynamike żonglące piłkami. Wow, 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 patrzcie na to. Patrzcie na to, co tutaj się dzieje. Czy wy to widzicie? Odbierz. Let's go. Ikona gracza. Ikona gracza. Ikona gracza. Ikona gracza. Ikona gracza. Kolejna. 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 I kolejna. Następna. Jeszcze jedna. Następna. Dalej. 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 Dalej, co się dzieje? Ile ja tego mam? Nawet nie wiedziałem. Miałem to od razu odebrać po starcie sezonu, ale jakoś nagle było na dworze gorąco. Nie miałem werwy, żeby nagrywać, także wybaczcie mi, że mi nie było ostatnio prawie tydzień. Ale rozumiecie, ja też muszę sobie kiedyś zrobić wakacje. Spójrzcie na to, jakie kozackie emotki. Cały zestawik. Ale teraz koniec żartu, widzowie. 500 gemów na 20 boksów. Kupujemy. Oczywiście, że tak. Robiłem to specjalnie tylko i wyłącznie dla was, widzowie. Dla wszystkich osób, które nie mogą sobie kupić megaboksów, a były zawsze ciekawe, co w tych skrzynkach się znajduje. Ja przypominam, mam wymaksowane konto, więc mi postacie nie lecą. Ale jakbyście dobili pod tym filmem tak 10 koła łapek, no to może i bym wbił na konto JJ-ki albo Joysticka i tam zrobił opening. No, no, zachęćcie mnie, łapka w górę. I lecimy. 5 przedmiotów.
Błyskotki, 6 klejnotów. Dobra, ej, tych klejnotów troszeczkę już spadło. Kredyty. Let's go dalej. 5, błyskotki, 1 gem. O, coś mamy! A tym skinem co jest? Wow, 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 Frank! Prehistoryczny Frank, kocham tego zadymiarza. Dodatkowo jeszcze został zupgrade'owany i niedługo nagram wam o nim odcineczek, więc bądźcie cierpliwi. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, do tego jeszcze emotka Franka. Let's go dalej i mamy 6 przedmiotów, tutaj też może być ciepło, tak jak w tym pokoju, w którym siedzę. Przy trójeczce już się świecimy, jest blink przy trójeczce. I uwaga, kolejny skin Stellar Shelly, najrzadszy skin, który jest dostępny z megaboxów, jest już na moim koncie, pięknie. Wyposażamy od razu, a co? A co? Ikony, ale to się posypało. Dobra, kolejna skrzynia. To jest mocny opening, drugi gem. I no niestety nic, gold. Ładujemy, widzowie, dalej, poszli. 4, 3, 2, 1 i 1 gem. Śmieszne. Let's go dalej. 4, 3, 2, 1, 8 gemów. No i teraz tu mnie ucieszyli, bo taki 1 gem to tak troszeczkę średnio wygląda z megaboxa. I poszedł. 5, 4, 3, 2, 1. O, na koniec jest blink. Co to za skin? Boom, bok, brok. Zastępca Brock, tak jest, chyba trafię wszystkie OG skiny w tym sezonie, byłoby pięknie. Czwarty skin, tak? Czwarty? Czy piąty? Kurczę, już zgłupiałem, chyba piąty to był. 4 przedmioty. 5 klejnotów, okej. I... No niestety, nie oddało, nie oddało. Lecimy dalej w takim razie. 4 przedmioty. Z takich czwóreczek zazwyczaj zleci, ale może gem? 5 gemów, no dobra, ej. Nie opluwam. 5 gemów to spoko, zawsze coś się zwróci. Dobra, co ja mam teraz powiedzieć? Jak się nie zaświeci jedyneczka, to jestem obrażony na gierkę. No i jestem obrażony na gierkę, no. Dwa... O! Dobra, widzowie, let's go! Nie opluwajcie dwójki, to tak samo jak jest w szkole. Mogłeś dostać jedynkę albo dwójkę z minusem, więc cieszysz się tak naprawdę dostać dwójkę z minusem, ale i tak w głębi duszy wiesz, że to jest najgorsza ocena z możliwych i że pani po prostu już cię przepuściła o tą klasę wyżej, tak? Nie ma co płakać, 100 gemów oddało, zobaczcie. Jackpot, jackpot! Widzowie, zostawcie za to łapkę w górę, może wam też się dzięki temu trafi. No to go! Już myślałem, że dzisiaj mnie nic nie zaskoczy. 4! Jeszcze 100, no piękny dropik. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1000 kredytów. Dobra, lecimy na ten uran. Będzie uran? Jeszcze nie, jest! Uran? Saturnowa trójka dopiero. Aha, no dobra. Okej. 4, 3, 2, jeden gem w porównaniu do 100, jak to wygląda. Nie mam pytań. 6, 5, 11 gemów przy piątce już? 4, 3, 2, dwójka się świeci. Let's go! Shelly! Szeryfka Shelly! Tak jest, to jest też mega rzadki skrzynek. Skrzynek, skinek, wyposażamy. Pięknie, ale oddaję dzisiaj. Szczerze, to jest chyba mój najlepszy opening megaboxów ever. Co by było, gdybym na przykład taki pakiet kupił na koncie JJ, gdzie ona nie ma w ogóle zadymiarzy kupionych, bo dawno nie grała. Kupionych, odblokowanych, może w ten sposób. I 6 kolejnych klejnotów, ale wiksa. 3, 2, 1. Nie zapisałem tych klejnotów. Ile tam było klejnotów? Uwaga, 6. Kolejna skrzynka, one zaraz się skończą. Nie wiem, która to już jest z rzędu. 4 klejnoty. Wow, ale opening mocny. Widzowie, nie sądziłem, że będzie tyle emocji. Myślałem, że będzie totalna lipa. A te gemy mnie tak pobudziły, że koniec świata. Kawę nie muszę pić. 6 klejnotów. Let's go. Dwójeczka. O, 104! Rekord! Rekord! Dwójki są najlepsze! Dajcie więcej dwójek! Jak można trafić 104 gemy? Co? Dobra, ja nie wiem. Wiecie, ja na przykład, może wy o tym wiedzieliście, że można trafić aż tyle gemów. Ja nie wiedziałem, bo... Nie byłem tego świadomy, że będzie w takich skrzynkach aż tyle klejnotów. Nie wiedziałem, że skiny lecą. Za mocno się w to nie zagłębiałem, ale jest grubo.
I to był ostatni megabox! Piękna sprawa, podliczamy. Jeżeli się nie pomyliłem w obliczeniach i w zapisywaniu, to udało mi się trafić 310 gemów. A 310 gemów to jest jakieś 100 zł. Czyli zainwestowaliśmy 350, stuwa się zwróciła. Dodatkowo jeszcze 5 czy 6 nowych skinów, które i tak są drogie. Więc tak naprawdę jestem zwycięzcą. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co udało wam się trafić z megaboxa. Trzymajcie się, pa pa!